Cześć, siemano, z tej strony C330 Team. Jest ze mną Bartek, przywitaj się. Siema. Kurwa, tak mi się chce spać, 5 rano. Obudził mnie dzwonek. No a tu trzeba już kosić, bo wszystko urosło. Idziemy zaraz do byków zobaczyć, czy jest dobrze, wszystko, nic nie pouciekało. I jedziemy kosić, nie? W poprzednim odcinku włączymy sobie latarkę. W poprzednim odcinku zapraszam bardzo serdecznie do poprzedniego odcinka, gdzie zrobiliśmy sianokosy i mamy tutaj... Co? Wyjdź na drogę! Czekaj, zobaczymy... O, fermentacji kiszonki już jest 100. To jeszcze... To na wieczór już będzie można dać. Co? O! Dobra. Ja też już odpolą bizuna. Odpolony tego dziada. No i bez problemu, no. Tam dwa razy trzeba było zajarzyć, bo to wiesz, jak... O chłopie, bo i bez pytania. Człowieku, aby się weł tkłem, to już 14 litrów. A to nieźle, nieźle. Ty co, kosić najpierw za domem? Jo. Czekaj. Dawaj, później jedziemy razem na... Co, ja mam rzepak, a ty pszenicę. Tak fajnie będzie koło siebie. No, spoko. Ale to fajnie wygląda. Kurde! Klapy! O! Mój jest rekord, ale... Header to samo jest. Mój tyle, że ma troszkę większy zbiornik może. No ile tam? 500 kilo. No. Kurna. Czekaj to. Ja silny jestem. No takie fajne, cieniutkie pokosy robi. Kurde. Myśleliśmy, nie, jeszcze z sąsiadem, że dzisiaj już dotacja przyjdzie na konta, ale kurde, jeszcze nie przyszła, nie? Tak. Może jeszcze przyjdzie w ciągu dnia. Niecierpliwości nas trzymają, jak nie wiem. A mu doł. Ale ma pod górkę ciężko, kurde. Ja se przecznik najpierw zrobię. Ja też zrobiłem. 7% przecznika. Ty za domem co, masz jęczmień czy... Jęczmień. A, jęczmień. A tam masz pszenicę, gdzie kukurydzę masz? Tak. Ja nie wiem, czy ja chyba za dużo nie zarobię ze tych żniw, ale z kukurydzy trochę zarobię. Bo będę miał dużo na ziarno. No. Będę kosił, to mi pomożesz przy odwożeniu? I byś podjeżdżał. No, może. Raczej tak. Wiesz, ja tam ten... Pryzmę robię. Wszystko? Da. Za dużo to ja zaś tam tego nie mam, nie? Ja mam nawet duże pole tej kukurydzy. Kurde, wyrąbało wszystko na drogę, słomę. Kurde, muszę czekać, aż tą słomę wysypie, nie? 2 lata sypie.
Ja jadę, tam trochę krzywo się zrobi tą słomę. No to tak nieładnie wygląda. I tak stresujesz. No wiesz. Ale przez ten czas. Oby jeszcze dzisiaj przyszło gdzieś po południu, chociaż ta dotacja. Da. Bo kurde, trzeba presować. No. O Jezu, wjechałem w końcu w koło. Serio? Ty ile już? 67%, a ty? A ile zrobiłeś? Tam i z powrotem. No. A ty ile? Ja w koło objechałem i mam 80. A. Więc mi może trochę lepiej sypać. Ty masz mniejsze pole tam. Ja mam duże tu te pole. No. Ja się przeciąłem przez środek. Ja w koło jeszcze, bo ono jest cienkie. No. O Jezu, ogłuchnąć idzie w tym bizonie. Już dusi, kurz. No. Do 10 trzeba skosić. Albo i nawet szybciej. O. Bo po 10 kościół, nie? No. No jeszcze będą trąbić na nas. Później można jechać na te. A to wiesz, tam co te kukurydy masz, na te dwa dorówki. O kurde, nawet nie zauważyłem, kiedy pełne mam. Dobra, tu biorę małą przyczepę. O, widzisz, nie? Jezus, twój też tak pod górkę ma ciężko? No chłopie. Ile jedzie pod górkę? 5, 6. Mój też. Tu wezmę tą mniejszą przyczepę. Znaczy na dwa będziemy kosili. Tak, na przykład ja skończę szybciej, bo ty... Wiesz... No tym twoim rzepaku może. Zaleźć. No bo rzepaku to ja mam trochę. Dosyć. No. Dobra, weźmiemy tą przyczepę. Utopię. Jest, zatnąć idzie pod tą górkę. Prawie się utopię, zaraz. Nie no, zaraz spalę te przyczepy. Co one mają tak słaby skręt? Przyczepy dobre mają skręt. Ty, już 6 rano jest. No. Ja Zetora na razie wziąłem. Do przyczep? No, ale na razie wziąłem tylko jedną, tą najmniejszą. A, to. Bo jadę ten. Dopiero z wszystkim chyba pojadę. Nie. Co, ty będziesz od razu sprzedawać? Co? Ty będziesz od razu sprzedawać? No nie wiem właśnie. Ja mam silos. No ja też mam. Ja chyba nie będę sprzedawał. Gdzie? Pszenica po 550, 70. Ja może co by... A jęczmień jak jest w cenie? Kurna, to... Jęczmień? Też. 520. Nie ma co. Może się chwilę poczeka. Nie wiem. Zimą się... Zimą na się... Na zimę. No, bo na zimę zawsze najlepsze ceny są. Słomy dużo masz teraz? No. 3 bale mam. Ale z tego.
No, ale tak to jeszcze mam przywale, nie? No. Kupiłem. A. Przecież jechałem, nie? A. Przecież dwa balony kupili. No to pojechałem później jeszcze ten, poza odcinkiem. Co ty się bawiłeś z tą bramą? No. Polskie żniwa. Ale na te pola, co my mamy, to te... Ała. Polskie żniwa, nie? No. Trzynastka się przypomina. No. Ja się tak nie umiem doczekać na tej serii żniw, nie? Ja też. Albo takiej już większej kieszonki, nie? Też się nie umiem doczekać. Albo jak nowe nabytki przyjadą. No. U mnie pod tą górę to nie umiem. Co, bo cię ścięło, chłopie. On nie umie pod tą górę podjechać, nie? I on w sprzęgło tak kopie ciągle. Jak ja w kabinie. Wyobrażam to sobie. Ściały ze sprzęgła. A później sprzęgło, chcę widzisz zobaczyć, mnie? Chcę zobaczyć, wsiadaj do mojego bizona i... Nie mam czasu. Bo ten, bo bizon dużo pali. Nie no, nie, ale nie mam czasu, trzeba kończyć. Otwieram klapy z boku, żeby się wietrzył. Też masz takie dziwne koło z przodu? W bizonie? No. Nie wiem, no mam. Ja mam takie mocno ten. Płaskie. Znaczy, nie, że płaskie, tylko, że ten taki korpus, nie? Felga. Co? Felga. Nie, zobacz. Przyjdziesz. Nie tak jak w ciągniku. Inaczej jest. Opona, nie? Drifty robiłeś? Ale nie, że zdarte. Tylko tak jakbyś młotkiem popukał. Tylko uważaj, nie? Bo tu się na słomie zakopiesz, nie? Bo to są też bizony, nie? Dobra, co? Bo ogólnie te bizony tak nisko siedzą, że na swoim pokosie się zakopią. Nie, ja normalnie jeszcze przez pokosy. Chyba, że twój tak. Mój trochę się przyczy, ale nie, jeszcze nie ten, nie stanę. Dobra, sypię zaraz. Kolejny zbiornik. Ja też. Mam 80%. Ja 95, już nie jadę w drugą stronę, bo to nie ma co. Nie, ja się na tylną. Tak masz jeszcze chyba przy jednej minutce. Ja będę dłużej chyba kosił, nie? Bo ja mam więcej posiane. To ty masz kukurydzę, nie? No. Dobra, lecimy.
Jak nowy nabytek przyjedzie, to zaraz depresować. No ja też. Bo to tylko będzie odcinek z ten. Z żniwa, prasowanie i zważenie tego, to będzie poza odcinkiem. Będzie to sam miesiąc, nie? No. Ja wszystkie te pola gnoję, więc wiecie, co was czeka, nie? A chyba też. Albo to gnojówko. Wszystkie pola. Ja wszyściutkie pola pognoję. Co były po tych. I z podwójną dawką, nie? No, ja może gnojowicą. No ja gnojowicę na łąkę, bo od ciebie wezmę ten i se na łąkę. Mogę rozwieść. Ja może jeszcze jeden zbiornik będę miał. No, na pewno jeszcze będzie jeden zbiornik. Mam do koszenia. Mordę. Ja se ciągnikiem podjeżdżam, nie podjeżdżam bizonem. Ty tam... Jak na dole jestem i już wiem, że nie podjadę, to ustawiałem w jednym miejscu ciągniki. Ja tam podjeżdżam ciągnikiem, nie wiem. Ja już wiem mniej więcej, kiedy przejadę. Wiesz, jeszcze jedno kółko. Niby małe pole, ale chłopie, nie? Długo no. Się to robi. Idę do ciebie zobaczyć, ile tam ci zostało jeszcze ciekawać. O! Ale fajnie jęczmień wygląda. No wiem. Ja mam jeszcze fajne shadery, tu dopiero. Jak mam shadery? Jakie masz? Ja mam czarnego. Ja mam jakieś z domu. Ostatnio wyszły. Nie będziesz jechał teraz kosić. No, no tam gdzie siałem kukurydzę, nie? A na koniec rzepak, tak jak mówiłem. No. A weź zobacz, czy rzepak w cenie. Chyba nie. 1140. A, to nie. Ema, co? O taniości, jak mamy silosy. To będzie, będzie odcinek z ten. Ze sprzedaży plonu. Raczej w zimę. No. Jak napada śnieg, będzie fajnie. No. Poczekasz na mnie chwilę, bo jeszcze mam to mi z powrotem, jak skończysz. Tak fajnie tak, na dwa pojechać. I tak jeszcze przyczepę muszę ten spiąć dwie, wysypać tą. Trochę jeszcze mam roboty. Ty też chyba będziesz sypał teraz do silosa, nie? No. Czyli też tak jak jedzie pod górę skacze? Dupa mu tak skacze? No i ciągle. Dupa mu tak skacze, nie? No tak buja, nie?
Niby tego tak nie widać, ale jak się przyjrzysz, to widać. Tak szarpie. Bo to przez to... Te... Nie wiem, sitka, czy jak to się tam nazywa. No, te, czy... Nie wiem. No, to sitka takie... są, chyba. Dochodzi przed tyłu. Włócarnia, o, to jest włócarnia. Włócarnia? Coś się nazywa. No chyba. A nie, nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Mój to cały czas ma nogę na hamulcu, nie? Ogólnie. Czemu? A nie wiem. Ma później pod górkę ciężko. To już wiadomo. O nie, dobra, zrzucił nogę, teraz na ten, na sprzęgle ma. Mój też ciągle jedzie, to kopie ten sprzęgle. Mój tak nie kopie, ale tak pulsuje. Mój tak ciśnie, za chwilę puści. To mój tak nie robi. I będzie pełna przyczepa, czy nie? Chyba będzie. On się wolno sypie z tego bizona, nie? Ty już skończyłeś? Nie, jeszcze jedną stronę muszę, aby jechać. A ty? No, ja jeszcze wysypać się muszę i dokończyć. Bo w połowie mi ten, ostatniego. To tak podobnie skończymy. Ty jeszcze musisz spiąć. No. Dobra, jeszcze pięknie musisz. Że to na dwóch kołach. Sypaj, no, będę musiał cię stanie rozłożyć. Na rzepok. Pa, pełną przyczepę jedno będzie. Da, nawet w tym zbiorniku zostało, nie? Pełna przyczepa. Ja mam, ale tą małą. No. Ja mam całą pełną tą dużą i jeszcze trochę mam na małej. Ona 10 ton. $10,000 powinno się zarobić, jak to by była dobra cena. Może. Trzeba rurę schować, bo wyrżnie w krzoki. Krzaki lubią rurę. Ale... No, ona zwłaszcza gałęzie. Takie grube gałęzie. Takie co złamią rurę albo ją skrzywią. Jadę z otwartą rurą. Nie? I ten pasek, co to wiesz, te do pomocy, nie? Te sterowanie. No. Jeden, to ciągle mi tak miga, nie? Bo kontrol i się pojawia i nie, i, bo na pokosy wjeżdża. Czaisz i te są. Jakby słoma leży. No. A na słomy nie możesz wysypać, jak o słomy możesz i to miga. Ja już kończyłem kosić. Ja też. Ty to poczekasz chwilę, aby się wysypie. Ja też się sypię. Czekaj, bo się muzyczka skończyła. Hmm.
Ta przygasówka, jak się gasi bizona. Patrz, tak. Ile masz jęczmienia? Ja mam 11 ton, 11 ton, 600 kilo. Pszenicy, nie? Nie, 11 ton, 160 kilo. To ja mam 7,5. Nie. Miałeś mniejsze pole trochę. 8,200 ton. A co? O nie, nic, tak się pytam. Fajny będzie zimowy film, odcinek. Sprzedaż i jeszcze coś porobić będzie można. Taką orkę zimową. Osiem, 166 dokładnie. Dobrze. Nawet. Jedziemy najpierw bizonami, nie? Ja. Wielkość. Ja sobie tylko szczepiam. Ja już gotowy. Szczepione są. No wiem. Tylko zjeżdżą, żeby bizon przejechał. Przejdzie po krzakach, ale przejdzie. Daj mu tam. Wózek by trzeba było kupić, nie? Tam. Header prawie taki szeroki jak bizon. Prawie. O, chyniek się patrzy, czy dobrze przypięty ten. Ile twój jedzie? 22, a twój? Mój też. Mój tak fajnie jęczy, bo rekordy tak jęczą. Nie. Na kogutach. Światła niepotrzebne, ale koguty muszą być. Ja miałem kiedyś w rekorda, ale to wiem, jak jęczy. Ty miałeś czerwonego, nie? No. Z tymi biegami. Nie był na hydrostacie. Super jest najlepszy, moim zdaniem. A rekord na drugim miejscu, tak. On ma ten super, ma ten najlepszy dźwięk. No, rekord też ma fajny ten jęk. No, ale mi się najbardziej super podoba. Mi w polu to tak samo praktycznie gadają. Dźwięk to mi się w sumie bardziej rekorda podoba, bo ten na drodze jęczy, a na polu tak samo jak super. Jak go odpalisz, to też tak. Trzeba się czkarnie rozłożyć. Teraz ja muszę. Ja. Myszy wylecą. Da. Ten już łamsza. I wykoszę. Ty jedź za mną, jak chcesz. Jadę teraz za Turkiem. I to ja też sobie przyjadę tej sobie. Nie ma.
Dziadu! Nie dam się. No. Szlaga dostałem. Witać. Kurde, co za drzewo, Romane, do tyłu. Za ropę mi będziesz oddawał, że cię może. O, puściłeś. Kurde, się musiałem skręcić. Napiło. Dawaj, bo cię zaraz... Jedź za mną. Gdzie ty siedzisz? Pomogę ci. O! Proszę pomóc. O, widzisz pana moje koło, jakie dziwne, nie? Hej, no taki dziwny wierzchnik masz. Moje normalne są. Dawaj. Coś ci to długo jedzie. Ale pasek. I znów się. Widzę, one tak mają, że jak się, nie, że jak się odpala, to tak, tak wiesz, pisknął. Ale bralu już pomału zaczynają żniwa jęczmienia. Zimowego. Prawie się utopiłem, nie? Zbliżony. Ale co mi to cięcie ciężko? Ty zrobisz cięcie na chwilę? No, czekaj. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Lecimy dalej. Kurna pany. Pany! Co to było? Widzieliście na to? Coś się bagowało, dobra, nie masz. Biały świat przez chwilę był. No i teraz od razu lepiej. I 3, 2, 1. Wywaliliśmy łatwo ten. Na zakupywanie, bo to szło 2 na godzinę. No. O co to dodać na jakąś akcję, tylko łatwo. To kurde nie idzie. Na takie coś, co z przyczepami będziemy jeździć. Na obornik można dodać. No.
Jezus. Kurde, zakopałem się bez modu zaktywować, nie? Nie no, to już trzeba mieć talent. O, o, idzie? O, wyszło. Zawisłem. O, wyszło. O. Ulga. Kurde, nie widzę. O. Nie widzę, jak jadę. Teraz to robota idzie. A nie 5 na godzinę. Tak. Teraz to z gruberem 10 będę latał, a nie 5 pod górę. Co ty 5 jeździłeś? No, nie pamiętasz. Pierwszy odcinek. Nie mam problemu. A i dziękujemy za taką aktywność, bo już pod siewem rzepaku, nie? Wiesz ile już jest? Ile? 107? 300 wyświetleń. 300? Ja pierdzielę. Ja. A pod budową chyba jest pod budową jest 1600. Jo. O kurde. Więc dziękujemy za to. O! A żeś tą się wpierdzieli. Pani budziała. Te rówki tu. Co masz do rówek? No i no pójdziemy. O. Ląd. Nie patrzyłem na to. Nie posiłuj mnie! To moje, to mogę. Nie posiunę, tylko nie do tej przyczepy, dobra? Do tej mniejszej sypej. Kurna, nie do tej mówiłem. Nie no, co za mongo. Mogłem tą, a mogłem klapę, dobra. To ja pierdzielę. Założę i nie założę. Dużo ci zostało bardzo tutaj przed... No. Urna, nie do tego, żeś los. Nie w tu struna. Nie. Mam ci trochę rzepaczonej sieczki. On to w ogóle szeroko rozrzucał, mój bizon. Twój też tak? Nie wiem, bo jeszcze nie w siaczkę nigdy nie robiłem. Robiłeś. Będę też dopiero robił. 19 jak jest, no to jakiego bizona, nie? Co rozrzucał na ten, na całą szerokość pola. Gdzieś z 15 metrów może. Serio? No, chłopie. Przejechałem jeden przejazd, to całe pole już było. Jest taki mod, nie? Na sieczkę. No, ale to, że ten, że nawiezienie daje, ale to w sumie nie, bo to, wiesz, niektóre kombajny nierówno sieczkę dają, to tak. Można by było to dać w sumie. Ej, nie wiem, bo to na zakrętach, to tak wiesz, lipnie trochę. I tak nie mamy za dużo rzepaku, tylko kukurydzi w sumie. Ja bym to w sumie dał. Jak zapierdzielasz? Ile ty jedziesz? 17. Skromu cię! Cię! Wolniej! Zapcha się! Zdycha jeździ! Idzie! To jadę!
Napiłeś się Kubusia od nieznanego tego producenta. Później wychodzisz za kombaj, patrzysz tą tonę. Nie, patrzysz, nie, wychodzisz. Wychodzisz, nie? Z kombajna. Patrzysz. A zamiast słomy to leży same ziarko. I zrówno jeszcze szybko cięcie. Ja pitule. Dobra, lecimy dalej. Jesteśmy po krótkim cięciu. Kubusio, ty tam dujesz, nie? No. Ja też, bo jeszcze rzepak mi został do koszenia. Chyba, że ten rzepak chcemy zrobić osobny film. O Boże. Jezus Maria, bo to podniosło, bo full jest. Na tym. Oj, też mam full. W sumie by było więcej filmów, nie? Nie, miałbym no, sumie. Wiesz, chłopie. Rzepaków. Nie no, zrobimy na tym. Jedźże do przodu. Jak przyjdzie nowy nabytek, to ja będę chyba nim robił pracę później z gruberowania. No, ja żeby też. To szło lepiej, nie? No ja też. Ja będę orą, nie? To wiesz. Orą będziesz? No. Ile tam wchodzi ci do zbiornika? 2,5. A, to jest trochę różnica, bo mi 3 tony 900 kilo. No, to troszkę jest. Pamiętam, jak zawsze się patrzy, jak żniwa są, się kombajnem jeździ, nie, do tych okienek tam. Czy no. Już pełne, czy to... Albo wstaje i się otwiera tą klapę. No. Cisza. Co? Gdyby tak cicha, cisza była. No. Bo już trzeci odcinek pod rząd nagrywamy, to trochę już nam się... Zmęczyło. No. A jak jest czas, trzeba oporowo nagrywać, żeby była na zapas. No. Chłopie, wolniej. Ty tyle jeździsz tym bizonem. Chłopie. Dobra, ale to tak 6-7. A co jak ja jeździłem? Tyle? Nie w realu. W realu? To z tyłu. Z tyłu to chłopie garściami. Zboże. Już na drugi sezon nie musisz ten. Nie musisz na drugi sezon siać. No. Pomoc na ciebie. Dobra, ja lecę. Na rzepok.
co ja mam tam podjechać do ciebie? Pomóc? Nie, jak chcesz. Ja tam mogę nosić sam. Ty se możesz już rozrzucać gry powoli, nie? O, ja nie mam w domu, chłopie. Ja czekam na nowy ciągnik, bo to chcę do Grubera go. To się naszykuj miejsce na niego. Wymiotę. Uszykujmy tak jak... Wiesz, tak jak powitanie. Czerwony dywan. Nie no, przyjadę ci pomóc, bo się nudzi, będę trochę. Tam trochę masz tego rzepaku. No, trochę. A zobaczymy w sumie zresztą, bo może czasami zdążysz skosić, zanim ja to wszystko pozwożę. No, bo ty będziesz teraz woził wszystko i ten, nie? I w ogóle. Wysypię się. Które same długie odcinki z tej serii. No, nieraz są krótkie takie. Który to już w sumie odcinek jest? 8 albo 9. Idzie. Czekaj. 6 to były siewy. 7 siew kukurydzy, 8, no 9. No by nawet i 10. Taki specjal. Da. Ale zawsze jest takie... Nie, nie wiem, tak śmiesznie to wygląda, tak jak się patrzy na ten ślimak taki. Wiesz, co to kosi, ten ślimak, co to wciąga. No, to tak wygląda, jakby cały no. Przesuwał się i znikał, nie? No. No przyjadę, bo jeszcze w jedną stronę. A ile jeszcze tak będą w Polsce bizony, te bizony kosić? Jeszcze nie wiem, ciekawe ile lat wytrzymają. O Jezu! Dwie pełne masz te przyczepy? Nie, jedną. Jedną pustą? No. Co już mam, już full w tym bizonie? Nie, ja sobie po prostu przyjadę. Wtedy wiesz. Nie wiem, czy ja to wysypać, czy na tą dużą to się wszystko zmieści. Nie wiem. Tak wiesz, powinno się w tym zmieścić. To jest 10 ton. To przyczepa dużo. Pojadę. Albo nie. A to nie jedź. Najwyżej sobie bizon jeszcze przybierzesz. Powinno starczyć miejsca. Najwyżej się wtedy pojedzie. To czekaj, zaplandykujemy tamtą, a nie idzie. U mnie obydwie idzie. Bo ty masz nowsze. Nie, ja mam te same, tylko że... Właśnie ty masz odpicowane bardziej, ja mam takie... wyblakłe. Bo ty masz kwadratową, nie? Nie masz tych takich trójkątów. Na celek. Trzeba by to... Czy masz? No, mam. Na obu? Nie, na jednej.
No, to widzisz, na, trzeba mieć te, nie? Trójkątowe. No. O chłopie. Mój to na całość headeru też rzuca. No, mój też. Szeroko. No, ale będzie myty bizonnik po robocie. Umyty. Jego. W sumie bizonów się nie powinno tak myć, bo... Więc niby może tam naleczyć gdzieś. Ten się bizonów wszystkich kombajnów w sumie. Ale przed żniwami niby. Później, o, wiesz, może zostać ta woda. Gdzieś. I to zamarznąć. Pamiętaj, żeby na zimę spuścić schodnicę. Chłopie, ja mam ten, płyn. Płyn masz góry na bogato. Dach. Dobra, ja nie rozpinam tej co, żeby to mi zrobi. Oje. Ile już tam masz skoszone? Jeden przejazd. W koło leci, czy raz przy razie? W koło, tak fajnie w koło, a jakbyśmy na dwa kosili, to też w koło. To wiesz, po co czekać na siebie? Koło najlepiej. Raz w koło i będzie pełne. Serio? To no. Dobrze, dziękuję. To chyba jednak będzie trzeba jechać tamtą wyprusić. A czy wiesz, ty masz większy zbiornik, nie? No. Robimy tak, że ja ci przy tym koszeniu pomogę, a ty mi później pomożesz przy kurydzy z przyczepami, bo już właśnie no. Wyżej. To będzie taka... Pomoc, że coś no. Ty pomożesz, później ja tobie, nie? No. Po co się rozliczać ciągle? No. A tak taniej wyjdzie. No. Bo... Taniej niż brać jakiegoś kurę usługę. Bo ten... Da paliwa tyle nie ten, nie wypali. Ty, ale ci powiem, że dzisiaj ja wyjeżdżę tym... Mi, no, trochę spalił nawet. Dobra, ja wysypuję, bo wiem, że nie dojadę. A mam 0,8 motogodziny. To ja mam jedną motogodzinę. Godzinę jedną. Czyli ty masz... 50 minut. O, może. Ale czarne kurki lecą. Pamiętasz czarne kurki? O, mam Mahindrę. Te, to mówią czarne złoto. Jo. Dawaj, kosimy tak dychę. Nie chcę się. Ogin. Nie, no dawaj, popytaj. Nie, realnie. Nie no, bo chłopie zaś będzie dwugodzinny film. Czekaj, jadę se chipa zrobić. No to jedź. Ja ci nie zabronię, wiesz. Rób co chcesz. To nic nie płaci. No. A szybciej robota idzie. Będzie chip za 1 grosz. Sali, no. Express.
Co jest? Opie pod górę mi stanowi. Ale to musisz header, nie? Nie kombajn, tylko header. O. W tym farmingu jest fajnie zrobione, że jakby, wiesz, nie trzeba rozpinać, tylko podjeżdżasz. No. I masz, wiesz, po boku możesz sobie wybrać, co chcesz ustawiać. No. 19 to trzeba było chłopie odczepiać, odjeżdżać. No. Cudować. Teraz widzą, zobaczcie, co to jazda. Wiesz, że trzeba co jakiś czas naprawiać kombajny? No wiem, bo wtedy jest gubi, mniejszy, nie? Plon. Co? Mniejszy plon jest. No, no gubią. Teraz to czwórką będę musiał kosić. Ty masz czwórkę? No, mam 4 biegi. Ja mam 3. Było do wybrania, nie? Jak zapierdziela. Hop! Ja pierdzielę. Dobra, odstawiłem za tora. Jak zapierdziela. O, mama dała ci ten, pobawić się. Ale pod górkę już tak nie będzie zapierdzielał, nie, nie, nie. Twój mocniejszy jest trochę. Ile twój ma koni? A nie. Zobacz, no. Nie wiem nawet. Mój ma 110. O. Górkę ma... Stówę. Stówę. Mój no. Ma. Nie będzie trzeba chyba jechać po przyczepę. No nie, chyba. Najwyżej jak ja będę miał trochę, to ci przesypię to. No to przecież możesz pod silos podjechać i ten wysypać. Patrz jak fajnie kukurydza. No, widzisz, posione dobre. Jednak dobry sprzęt ten składak. No. Ej, daj się przejechać trochę. Chłopie, czekaj, co ty masz tak blisko kamerę? Co? On tak ma. On tak ma. Taka rasa. No. Wiesz, jak on jęczy tak fajnie? No. Starty chłopie na światłach jest. Ostatni przejazd. O! Chłopie! O! Jedź, bizon. O, mi jaka to. Ja mam jednego dzioba, aby jednego... Pa, ja tu nie wezmę, nie? Będziesz musiał pojechać. No. Twój to olej chyba bierze, bo na czarno kopci. Nie wiem, może. A ile tak dolewasz? Dolewasz mu coś oleju? Jeszcze nie dolewałem. O. To lepiej dolej. Czy może zacząć? No może. A ile u mnie ropy zeszło? U ciebie chyba trochę mniej. Nie. Miniaturę zrób, jak sypie.
Fajnie. Kurna, gdzie leci? No czekaj, ja jeszcze. Dobra, walić, ten i tak się skończył sypać, ale... To weź, odjedź i moim. Nie, stój, stój, stój! Stój tam, z dwóch stron. Tak? Jo. We, wyłącz to, kręciołko. Właśnie fajnie wygląda. Mocarnie. Ej, hamulu! Kurde. Dobra, jest mniej więcej. Dobra. Dobra, ja biorę swojego bajzuna. Ogień! Jadę na twoją gospę, bo ty masz myjka, nie? To se skorzystam. Jo. I pożniwa. Jaha. No, ale czy my jeszcze słoma, to też takie żniwa są. No. Ale trochę się nakosiliśmy, nie powiem, że nie. No. Coś pusto na tych drogach. No. Ej, ale w Lalu zawsze też tak jest, że się czeka, nie? Się czeka, później jak przyjdą te żniwa, to się tak polek skosi, później już się nie chce trochę. Bo gorąco, nie? Ty, bo my nie, ja jej nie mam, bo weź, no ten, zbudować muszę, bo wiesz, my robili to. To ja przyjeżdżę za torem. Kurde, ten kursor rąbany. Co, też ci znika? No. Napiszcie, czy mam też tak znika. Jak przy budowie. Budujecie coś, to ten kursor znika. Nie idzie nic podstawić. Bo się ustawi na środku i zniknie. Tak jakby. No. Od razu odczepię header i podczepię już do kukurydzy i stawię go tak, że stoi do jesieni. Po jaki zestaw jedzie? Już słychać. Ja. Od zawsze tak, jak już żniwa są, nie? Ale to się coś i słychać i się wyłazi tak szybko na drogę patrzeć. Zawsze robię. Nie wiem. Ja tam zawsze jeszcze z okna patrzyłem. Zawsze lecę, chłopie, zobaczyć, co to leci. Jedzie. Przez okno też. Na następnym odcinku nowe nabytki. Jo. A czego to nie sypia? O. No. I git, i wysypane. Dobra, gasimy go tu. Wyłączymy światła, żeby zapalił. Bo wieczorem jedziemy, pewno nowe nabytki przyjadą. Dobra. Jedziemy. Albo nie wiem, może jakoś, nie wiem. Może jutro. Zobaczę. Dobra.
Opa, blant. Przegazuję mu dół. Powiem też tam. Ona przydusił go normalnie. Dobra, dej. A, bo zatrzesz. Serio, mało oleju, trzeba sprawdzić. Ja nie z piłą goni. Jakiś łysy tu stoi i patrzy się na... Ale bieg zarzucił. Jo. Aż coś zgrzytła. O Boże, co to się stało w garażu twoim? Patrz. To tak. Nie wiem. To tak ma być. Rosło. O, rozsiewacz. Jeszcze nie użyty. W ogóle używałeś jeszcze rozsiewacz? Nie. Ja też nie. O! Dawaj jeszcze. Dobra, bo zaczesz. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Odcinek zażyje. Ile minut wyszło? Godzina 7. Dobra, zostawcie suba, łapkę w górę i nara. Nara.